Przejeżdżałem i pomyślałem, że wpadnę. Santo, jestem z dziećmi. 2 minuty. Idźcie do środka. Dlaczego przyjechałeś? Wiesz, dlaczego. Pietro. Nie widziałem cię od miesięcy. Cierpliwość nam się kończy. Powiedziałem ci, że dom nie jest na sprzedaż. Nie skończyłem remontu. Nawet nie zacząłeś. Miałem pewne problemy, ale wznawiam pracę. Wznawiasz? A jak zamierzasz oddać nam pieniądze? Będziesz wynajmować pokoje za 100 za noc? Chodzi o 250 tysięcy. Posłuchaj, sprzedaj nam dom i będziemy kwita. Mówiłem. Nie jest na sprzedaż. Zrozumiano? Bank ci go zabierze. Zobaczymy. Dupek z ciebie. Musisz mnie uprzedzać, zanim przyjedziesz. Taka była umowa. Do świąt dostaniesz pieniądze. Potrzebuję tylko trochę więcej czasu. Jasne. Rozumiem. Na razie. Co tu jeszcze robicie? Mieliście iść do środka. No już.